Witam Was, ponownie jestem w strefie wykluczenia. Jak się tutaj znalazłem, jak wyglądała podróż oraz co zwiedziliśmy w trakcie tej kilkudniowej eksploracji strefy wykluczenia, tego dowiecie się w tym poradniku. Zapraszam. A zacznijmy tutaj, w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Jest godzina 3:30. Ja w tej chwili zbieram się na odprawę. Widzimy się już w samolocie. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich wycieczek, tym razem zdecydowałem, że zamiast kilkunastogodzinnej podróży busem do Kijowa polecę samolotem. Jak wygląda taka podróż? Jak bardzo zmienia ona plan wyjazdu? Jakie warunki należy spełnić i ile to kosztuje? Z pomocą Rafała z kanału Go Urbex postaram się odpowiedzieć na te pytania. Niestety żyjemy w czasach pandemii, przez to wyjazdy do innych krajów są trochę utrudnione. Zanim przejdziemy do zwiedzania strefy wykluczenia, skupmy się na kwestii przekroczenia granicy z Ukrainą. Aby dostać się na jej teren, należy posiadać paszport covidowy lub mieć wykonany test potwierdzający brak choroby. Test ten należy wykonać najpóźniej 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Potrzebne jest także ubezpieczenie, które będzie pokrywało koszty ewentualnego leczenia. Dodatkowo, aby powrócić do kraju, wymagana jest karta lokalizacji pasażera. Reszta formalności wygląda już standardowo. Należy posiadać paszport, który w momencie przekroczenia granicy będzie ważny jeszcze przez minimum 3 miesiące. Wszystkie niezbędne dokumenty wydrukowałem w dwóch kopiach. Jedną trzymałem w plecaku, który zawsze miałem przy sobie, drugą na wszelki wypadek trzymałem w walizce. Do strefy wykluczenia ponownie wybrałem się z grupą na promieniowanie.pl. Tym razem wybrałem 7-dniową wycieczkę, z czego 4 dni spędzę w zonie. Według planu wycieczka rozpoczyna się o godzinie 21 pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Stamtąd bus rusza w stronę Kijowa. Ja także postanowiłem wylecieć tego samego dnia, tylko wcześniej. Mój wybór padł na wylot z Katowic o godzinie 5:55. Bilet zakupiłem online, wybrałem opcję z dodatkowym bagażem do 20 kg. Kilka dni przed wylotem otrzymałem informację o konieczności wypełnienia i wydrukowania formularza lokalizacji pasażera oraz posiadania polisy ubezpieczeniowej. Ponieważ na lotnisko jechałem własnym samochodem, musiałem jeszcze znaleźć parking. Całe szczęście, blisko lotniska znajduje się kilka parkingów, więc nie było z tym problemów. Na odprawę na lotnisku należało przybyć 2 godziny przed wylotem. Po zdaniu bagażu rejestrowanego, przejściu przez kontrolę bezpieczeństwa i paszportową pozostało czekać na odprawę. Na pokład samolotu wszedłem około godziny 5:30. Samolot wzniósł się w powietrze zgodnie z planem. Lot na lotnisko Boryspol trwał około godziny i 20 minut. Zanim odebrałem bagaż, musiałem ponownie przejść kontrolę paszportową. Oprócz paszportu covidowego musiałem pokazać także aktualne ubezpieczenie. Następnie odebrałem bagaż. Lądując na terenie Ukrainy, należy pamiętać, że nie należy ona do Unii Europejskiej. Dlatego też w telefonie należy bezzwłocznie wyłączyć transmisję danych, gdyż wszelkie opłaty są horrendalnie wysokie. Oczywiście możesz skusić się na zakup ukraińskiej karty SIM już na lotnisku, ale przyjemność ta będzie kosztować cię około 300 hrywien. Osobiście wstrzymałem się z zakupem karty i postanowiłem zakupić ją później, w bardziej przystępnej cenie. Pozostało jeszcze zdecydować, gdzie zatrzymam się na noc. W końcu miałem około 28 godzin wolnego czasu. Wybór padł na hotel turysta. Właśnie tam nocować będzie cała wycieczka. Poza tym hotel oferuje przechowanie bagażu, a dojazd do niego nie jest specjalnie trudny. Aby dostać się z lotniska do hotelu, mogłem skorzystać z kilku środków transportu. Zdecydowanie odradzam skorzystania z usług panów zapraszających do taksówki. Ich cenik waha się w zakresie od 1000 do 2000 hrywien. Trochę tańszą alternatywą jest oficjalne taksi lotniska. Tutaj przejazd do hotelu kosztuje około 700 hrywien. Zawsze można skorzystać z Ubera, którego ceny zaczynają się od 250 hrywien. Z lotniska do centrum Kijowa można dostać się także pociągiem, ale tej opcji nie brałem pod uwagę. Najtańszym sposobem na dostanie się do hotelu było skorzystanie z autobusu miejskiego Skybus. Opłata za przejazd do dworca głównego Piwdenny kosztuje 100 hrywien. Tam wsiadłem na czerwoną linię stacji metra Woksalna. Następnie przejechałem 7 stacji, aż dotarłem na stację Liwobrzeżna. Hotel turysta znajduje się obok niej. W hotelu zostawiam bagaże, otrzymuję także informację, że mój pokój będzie gotowy już o godzinie 12. Mam prawie 3 godziny na zwiedzanie. Po szybkim śniadaniu kieruję się do sklepu, aby kupić kartę SIM. Od czasu mojej ostatniej wizyty na Ukrainie wszedł obowiązek rejestracji kart SIM. Całym procesem rejestracji zajął się sprzedawca, ale zajęło to aż 30 minut. Winne temu były problemy z serwerami operatora. I tutaj mała porada. Jeśli zależy Wam na dobrym zasięgu w Prypecie, razem kupić kartę Vodafone. Koszt takiej karty to około 100 hrywien. Ponownie wsiadam do metra i kieruję się na stację Arsenalna, najgłębiej położoną stację metra na świecie. Najbliższe godziny spędzam na zwiedzaniu Kijowa. Przemieszczanie się bardzo ułatwia metro, w dodatku jest ono tanie i kosztuje tylko 8 hrywien. Po godzinie 12 melduję się w hotelu. Odbieram bagaż i jadę na 22 piętro. W pokoju wita mnie piękny widok na zachodnią część miasta. Po rozpakowaniu się postanawiam zjeść obiad. Całe szczęście obok hotelu znajduje się restauracja Pyzata Hata. Aby do niej wejść, muszę okazać paszport covidowy. Wszystko przez to, że od 1 listopada na Ukrainie obowiązują czerwone strefy. Dlatego lepiej zawsze mieć paszport przy sobie.
Po obiedzie kontynuuję zwiedzanie miasta. Robię zakupy i wracam do hotelu. Po godzinie 21 czasu miejscowego dzwonię do Rafała, który za około pół godziny wyruszy z resztą wycieczki do Kijowa. No, siemanko. Także ja jestem aktualnie pod, jak widzicie, Pałacem Kultury i zbieramy się na wyjazd do Czarnobyla, do strefy z napromieniowani.pl. Tam, jak widać, stoi już nasz bus, zbiera się powoli ekipa, więc punkt 21 wyruszamy i no i co, no i zobaczymy się tak na dobrą sprawę na granicy, więc zobaczmy, co będzie dalej. Powoli kładę się spać, ale reszta wycieczki wciąż jest w drodze. No, także jest jeden z przystanków, generalnie jesteśmy wiadomo gdzie i nie kupię zestawu maty tym razem, no, także lecimy do Maka. Następnego dnia budzę się o godzinie 7 i kontaktuję się z Rafałem. Jest kilka minut po godzinie 7. Dopiero co wstałem, ale zdążyłem już porozmawiać z Rafałem. Są w tej chwili w miejscowości Sarny. Jedzą śniadanie. No i co? Ja też w sumie skoczę na śniadanie. Później zacznę się powoli pakować i zobaczymy, czy czekam na przybycie Rafała, czy zwiedzam miasto. Jeszcze nie wiem, szczerze mówiąc. Na razie idę na śniadanie. No dobra, jest generalnie godzina 7, jakoś 7 ileś. Także jesteśmy w miejscowości Sarny. Tutaj są psy. A tam dalej, nie wiem czy widzicie, ale generalnie spacerują sobie krowy. Tutaj jest kantor i tu jest zamknięta pizza, na którą miałem, powiem szczerze, szczere nadzieje w podróży. Zostało jeszcze jakieś, nie wiem, 300 km do Kijowa, więc zaczynamy. Ponieważ do przyjazdu wycieczki pozostało kilka godzin, postanawiam wykorzystać ten czas na zwiedzanie miasta i kupienie kilku pamiątek. Postanawiam także sprawdzić, czy wejście do parku autobusowego numer 7 jest możliwe. Okazuje się, że tak, ale z wejściem postanawiam poczekać do przyjazdu Rafała. Ponieważ do tej dzielnicy miasta nie jeździ metro, muszę skorzystać z Ubera. Wciąż mam kilka godzin w zapasie, więc postanawiam odwiedzić Muzeum Czarnobylskie. Następnie idę na obiad do pyzatej chaty. Ponieważ w hotelu pozostaję w tym samym pokoju, nie muszę przejmować się bagażem. Przez korki wycieczka zalicza godzinne opóźnienie, ale w końcu po godzinie 13 dojeżdża pod hotel. Po szybkim rozpakowaniu rzeczy razem z Rafałem zamawiamy Ubera i jedziemy do parku autobusowego numer 7. Po eksploracji Rafał wraca do hotelu, aby odpocząć. Ja natomiast resztę dnia spędzam na zwiedzaniu zabytków Kijowa. Dzień kończę, zgadłeś, kolacją w pyzatej chacie. Następny dzień zaczynamy o 6 rano. Po śniadaniu pakujemy się do busa i o godzinie 8.20 wyruszamy do Iwankówka. Tam robimy zakupy w miejscowym supermarkecie. Jest to ostatni przystanek przed strefą wykluczenia, w którym możemy uzupełnić nasze zapasy. Sklep jest dobrze wyposażony, dostaniemy tam wszystko, co będzie niezbędne w następnych dniach. Pół godziny później docieramy do granicy strefy 30-kilometrowej. Spędzamy tu nieco ponad godzinę. W tym czasie oprócz sprawdzania dokumentów i wydania dozymetrów zostają sprawdzane nasze drony. Musisz pamiętać, jeśli chcesz latać dronem po strefie, musisz to wcześniej zgłosić u organizatora wycieczki. W międzyczasie możemy kupić pamiątki w jednej z budek postawionych przy granicy. Czekając na pozwolenie na wjazd do zony, Krystian zapoznaje nas z historią powstania jej granic oraz regulaminem. Jeśli chcesz się z nim zapoznać, zapraszam do mojego pierwszego poradnika. Link znajdziesz w opisie filmu. W końcu, kilkanaście minut po godzinie 12 przekraczamy granicę 30-kilometrową. Od razu kierujemy się do hotelu po lesie w Czarnobylu. Szybko zajęliśmy pokoje i ruszyliśmy na eksplorację. Pierwszy dzień w zonie przeznaczamy na zwiedzanie Prypeci. Dokładnie chwytaka, ateistwa oraz szkoły numer 5. Przed godziną 19 wracamy do Czarnobyla. Przekraczamy granicę 10-kilometrową, gdzie obowiązkowo przechodzimy przez bramki dozymetryczne. Następnie kierujemy się na kolację. W przeciwieństwie do poprzednich wycieczek, tym razem posiłków nie będziemy spożywać w dziesiątce, a w nowo otwartej jadalni, znajdującej się nad jednym ze sklepów. Jeśli chodzi o jakość posiłków, to jest ona dość nierówna. Powiem tylko, że pierwsze wrażenia nie były zbyt pozytywne. W hotelu podłączyliśmy wszystkie sprzęty do ładowania. Niestety, liczba gniatek jest mocno ograniczona, więc zabranie ze sobą przedłużacza jest koniecznością. Jedną rzecz, która moim zdaniem jest niezbędna tutaj w hotelu w Polesie, w Czarnobylu, i to nie jest żart, jest ze względu na brak wentylacji tego miejsca strategicznego. Przepraszam, dla eksploracji, tam jest jakaś wentylacja. Coś jest, to się łączy z łazienką. A, czyli mi, jak zrobię tutaj kupę, to będziesz czuć pod wanną, tak? Pod rusznicą. Powiem tak, tu jest bardzo ciężko, kiedy w tej chwili mamy tutaj ile osób? 6, 7, 8 osób. 8 osób jest na tą jedną toaletę. A, no dobra. Uwierzcie mi, że jest ciężko, więc to nie jest żart, ale warto zaopatrzyć się w coś takiego i zostawić na toalecie. Drugi dzień zaczynamy pobudką o godzinie 7. Pakujemy sprzęt do busa i ruszamy na śniadanie. Niezbyt dobre śniadanie. Następnie robimy szybkie zakupy.
Ponieważ eksplorację zaczynamy z samego rana, planujemy zwiedzić więcej miejsc niż pierwszego dnia. Eksplorujemy szkoły, przedszkola, szpitale, kafe Prypeć czy park rozrywki. Możemy także polatać dronami, ale musimy przestrzegać granic ustalonych przez władze zony. Przed godziną 19 ponownie przekraczamy granicę 10-kilometrową. Przechodzimy przez bramki dozometryczne i ruszamy na kolację. Po niej robimy szybkie zakupy i jedziemy do hotelu. Dzień trzeci także zaczynamy o godzinie 7. Pakujemy sprzęt do busa i jedziemy na śniadanie, po którym ponownie robimy zakupy. Tego dnia nasza wycieczka dzieli się na dwie grupy. Jedna zwiedza elektrownię, druga kontynuuje eksplorację Prypeci. Jestem w drugiej grupie. Przez następne godziny zwiedzam klinikę dziecięcą, basen lazurowy, szkoły, przedszkola i szpital chirurgiczny. Około godziny 15 jedziemy pod elektrownię po pierwszą grupę. Ostatnim punktem tego dnia są dźwigi portowe i chłodnie kominowe. Na granicy 10-kilometrowej ponownie zgłaszamy się przed godziną 19. Obowiązkowo przechodzimy przez bramki dozymetryczne. Przed kolacją odwiedzamy czarnobylską cerkiew i robimy zakupy w drugim sklepie, w którym także znajdziemy bankomat. Po nie najgorszej kolacji jedziemy do hotelu. Zanim położymy się spać, robimy live'a. Link do niego znajdziecie w opisie filmu. Czwarty i ostatni dzień w zonie ponownie zaczynamy pobudką o godzinie 7. Pakujemy nasze bagaże i zostawiamy je w jednym pokoju. Wrócimy po nie za kilka godzin. Szybko wpadamy na śniadanie, które o dziwo jest całkiem dobre. Nie tracąc czasu jedziemy naokoło Moskwy. Zanim opuścimy Czarnobyl, musimy pojechać do siedziby Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, gdzie zostaną sprawdzone nasze nagrania z drona. Po tym jedziemy do kolejnego sklepu, aby wybrać gotówkę z bankomatu. Zabieramy nasze bagaże z hotelu i opuszczamy Czarnobyl. Następnie kierujemy się do miejscowości Rudina Weresnia, gdzie dokonujemy ciekawego odkrycia. Ostatnim przystankiem w strefie jest miejscowość Kupowate, gdzie mieszka jedna z samosiołek Maria. Tutaj także mamy sporo do zwiedzania. Przed godziną 19 docieramy do granicy strefy 30-kilometrowej i ostatecznie się z nią żegnamy. Na prysznic i pyszną kolację jedziemy do ośrodka wczasowego w miejscowości Fruzyniwka. Ostatnim przystankiem przed Kijowem jest sklep w Iwankowie. Do Kijowa docieramy około godziny 23. Jedziemy pod hotel turysta, gdzie spotykamy się z wycieczką jadącą do zony. W tym miejscu odłączam się od reszty wycieczki i idę do pokoju. Dobra, także jesteśmy z powrotem pod hotelem turist, czyli wróciliśmy już ze strefy i teraz co, rozdzielamy się tak na dobrą sprawę, co nie? W sumie jest to miejsce, w którym się spotkaliśmy i tutaj się rozdzielamy. Jak mówisz, my wstajemy o godzinie 6. I lecicie, dosłownie lecicie do Warszawy? Do Katowic. Do Katowic, dobra. A wy jedziecie dalej. Tak, naszym cudownym busem. Rafał będzie dawać znać, mam nadzieję, jeszcze jak wygląda jego podróż. Tak. No a ja zrelacjonuję, jak wygląda moja podróż, więc no. W sumie tyle. Tak no się widzimy się rano. No, także tak. Dzięki za wspólną wycieczkę i widzimy się na samym prawie. Dobra, do następnego, cześć. Tak. Kiedy ja smacznie śpię, reszta wycieczki pokonuje kolejne kilometry. Dobra, także jesteśmy w miejscowości Sarny. Jak widać jest pizza, jest godzina 4:30, czyli jesteśmy w połowie drogi tak naprawdę do granicy. No, jak połowa drogi, to dłuższy przystanek i można coś zjeść. Wstaję o godzinie 6:00. Zabieram bagaż i idę pod hotel, gdzie podjeżdża umówiony Uber. Na lotnisko dojeżdżam przed godziną 7:00. Ponownie przechodzę odprawę, w trakcie której zostawiam bagaż rejestrowany. Po kontroli bezpieczeństwa czas na przejście kontroli paszportowej. W tym miejscu muszę pokazać kartę lokalizacji pasażera. Szybko sprawdzam, jak wygląda sytuacja u Rafała. W każdym razie jest 7:31, a jesteśmy już tutaj na granicy, no, od strony ukraińskiej, ale wjeżdżamy właśnie do Polski. A właśnie, 7:31 w czasu ukraińskiego, więc 6:31 tak naprawdę u nas. Tu jest jakiś koleś w ogóle. No, także za chwilkę będziemy w Polsce i zobaczymy, ile tam się zajdzie. Jestem w tej chwili na lotnisku Boryspol na Ukrainie, godzina 8 czasu miejscowego. Rafał, wiem, że przed chwilą dojechał na granicę ukraińsko-polską. No zobaczymy, czy on szybciej przekroczy ją, czy ja będę samolotem w Polsce. Za nieco ponad godzinę wsiadam do samolotu i lecimy. Dobra, także szybki update. Właśnie przejechaliśmy polską granicę, jest 7:12. No. Poszło naprawdę sprawnie, bo rentgen był tylko wyrywkowy, miło i przyjemnie, aż normalnie. Aż się dziwię, że nie było chamskich pytań. A cóż, dobra. Czyli można powiedzieć, że za jakieś 2,5 godziny będziemy w Warszawie. Do samolotu wsiadam przed godziną 9 czasu miejscowego. Podróż przebiega szybko i już przed godziną 9:30 czasu polskiego ląduję w Katowicach. No i dobra, jestem z powrotem pod Pałacem Kultury, a tu jest reszta ekipy, jest 11 i wróciliśmy, także to już jest koniec tego wyjazdu, tak na dobrą sprawę. Także pozdrowienia. Jak się okazuje, samolot dał mi nie tylko dodatkowe godziny na zwiedzanie Kijowa, ale także pozwolił na więcej odpoczynku.
Wiązało się to oczywiście z zwiększonymi kosztami, do podliczenia których przejdziemy teraz. Sama wycieczka do strefy wykluczenia kosztowała 2090 zł. Koszt biletu lotniczego w obie strony to 365 zł. Dwa noclegi w hotelu turysta to kolejne 260. Na przejazdy Uberem po Kijowie wydałem około 120 zł. Parking pod lotniskiem to wydatek 78 zł. Nie liczyłem tutaj kosztów posiłków, karty SIM, biletów na metro, autobus i muzeum. Po podliczeniu wychodzi, że do wycieczki musiałem dołożyć około 830 zł. Czy się opłacało? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami. I korzystając z okazji, w tym miejscu chciałbym podziękować moim wspaniałym patronom, bez których wyjazd do strefy wykluczenia byłby niemożliwy. Minął tydzień, jesteśmy w miejscu, w którym moja podróż się zaczęła, czyli przy lotnisku w Katowicach. To było bardzo intensywne, 7 dni, wypoczynku mało. Mieliście okazję zobaczyć, jak wygląda podróż samolotem, jak wygląda podróż busem, co się zyskuje, ile to kosztuje, więc sposób, jakim się wybierzecie do Czarnobyla, zależy od Was. Ja się bawiłem świetnie, pomimo ograniczeń, które no niestety w zonie mają miejsce, więc dziękuję na promieniowanym.pl za wspaniałą wycieczkę. Do zobaczenia.